Jesteśmy z Nowej Huty, chociaż tak naprawdę poznałyśmy się dopiero tutaj, jak Julia była na trzecim roku, ja byłam na pierwszym roku. Poznałyśmy się w Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie aktualnie się znajdujemy, a właściwie poznałyśmy się nawet w pokoju w akademiku, chociaż chodziłyśmy do tej samej szkoły w Krakowie, do Szkoły Muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza w Nowej Hucie. Obie skończyłyśmy tę szkołę, no ale losy tak nas tutaj poniosły, że spotkałyśmy się dopiero tutaj, w Katowicach. Inspirujemy się w naszej muzyce właśnie tutaj ludowością, łączymy muzykę klasyczną z właśnie muzyką ludową różnych krajów, różnych narodowości. Na przykład bardzo lubimy grać muzykę bałkańską, też mamy ten repertuar cały czas stale poszerzany. Oprócz tego jeszcze gramy muzykę węgierską, oczywiście muzyka polska, muzyka słowacka, więc cały czas szukamy nowych inspiracji i poszerzamy nasz repertuar. Właściwie odkąd się znamy z Julią, miałyśmy taki pomysł, żeby razem grać, dlatego że Julia gra na skrzypcach, ja na fortepianie. Zresztą zawsze tak naprawdę marzyło mi się, żeby stworzyć z kimś taki duet. No i okazało się, że obu nam się to marzy i na wiosnę 2022 roku postanowiłyśmy założyć zespół Slavic Duo, dlatego że jak się okazało też łączą nas wspólne pasje odnośnie stylu muzycznego. Obie inspirujemy się zarówno muzyką klasyczną, jak i folklorem i postanowiłyśmy to połączyć w naszym zespole. Ona powstała wtedy, jak powstała ta śluza tutaj. To mówiłam wam, że wtedy, kto budowali kombinat, to wtedy trzeba było dowozić materiały, no nie? I tutaj właśnie dowozili i stąd się jechały do kombinatu. No. A potem już zlikwidowane zostały te hotele, które tutaj były. Zostały po nich tylko szkła, po ilości wypitej wódki tutaj. Długie lata żeśmy wyciągali te szkła, nie tylko, wszelkie żelastwo, wszystko. No i powstała ta wyspa i dopiero jeden z pracowników odkrył, że tu jest taki teren, właściwie już nieużywany wtedy. I postanowił odkupić to, znaczy nie tyle odkupić, co wydzierżawić. Wtedy to się nie nazywało Wody Polskie, jakoś inaczej się to nazywało wtedy. Działki nasze są usytuowane na wyspie, która jest obtoczona dookoła Wisłą.
i jest tylko problem z tym, że nie ma tu bezpośredniego dojazdu i z tym jest największy problem, z tym mamy największy problem, jeżeli chodzi o dowóz jakiegokolwiek towaru. No poza tym co? No, tak jak wspomniałem, najpierw było tutaj koryto, którym statki przepływały, następnie w latach 50. jak wybudowali i zlikwidowali osadę, to wybudowali tam elektrownię i bieg Wisły zmienili. I wtedy w latach 50. powstały te ogródki. My na początku podlegaliśmy zarządowi wojewódzkiemu ogrodów działkowych, ale w którymś tam roku oddzieliliśmy się od nich, stworzyliśmy Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych i rozliczamy się sami z Urzędem Skarbowym i tak dalej. Nie podlegamy już temu zarządowi, który zrzesza właśnie wszystkie ogrody na terenie miasta Krakowa. No. Teraz już zaczęli niektórzy się oddzielać, tak jak my, i tworzyć swoje stowarzyszenia. Dobra, wystarczy.